Gospodarka odpadami w gminie Racibórz w świetle nowych przepisów to temat, który zdominował zarówno sesję Rady Miasta 25 kwietnia, jak i dzień później zorganizowaną konferencję posesyjną. Temat jest skomplikowany, przyznał prezydent Mirosław Lęk. Znaczy, chyba nie ma w tej chwili systemów doskonałych i sprawiedliwych. Ustawa daje możliwość samorządom wyboru z czterech wariantów dzielenia kosztów po główne od zużycia wody, od gospodarstwa domowego i od powierzchni mieszkania. Ja omawiałem to już dość dokładnie. Sam zresztą ewoluuję, jeśli chodzi o poglądy w tej kwestii, bo im człowiek się bardziej wgłębia, tym ma więcej przemyśleń. To jest chyba normalne, że żeby cokolwiek odrzucić, to trzeba dobrze każdy z wariantów przeanalizować. Więc te warianty podziału kosztów na mieszkańca od gospodarstwa domowego, nawet z punktu widzenia polityki prorodzinnej, moim zdaniem one się nie mogą mieć zastosowania. Nawet nie widzę tam elementów polityki prorodzinnej. Ja widzę wielką niesprawiedliwość. Podobnie od powierzchni mieszkania, to jest bardzo co prawda prosty system dla urzędników, ale bardzo, bardzo niesprawiedliwy dla właścicieli większych mieszkań, niezależnie od dochodów, więc te dwa jakby odrzucamy. Ja się bardzo cieszę, że prezydent Krzyżak dokonał takiej gruntownej analizy tego dzielnika poprzez metry sześcienne. Nawet w pewnym momencie uważałem, że jest to najbardziej racjonalny sposób obciążania mieszkańców. Nadal uważam, że to jest jeden z możliwych do wykorzystania dzielników. Natomiast on rzeczywiście obciążałby głównie tych, którzy zużywają więcej wody, więc można założyć, choć niekoniecznie, że zamożniejszych, albo tych, co mają więcej dzieci, więc na pewno nie będzie prorodzinny w tym przypadku. System tak zwany pogłowny wydaje się być najbardziej optymalny i najbardziej zbliżony do obecnych rozwiązań, uważa prezydent Mirosław Lęk. Na zasobach wielorodzinnych ten system jest stosowany od lat. Płacimy za osobę razy stawka. Przy wyliczeniu ilości kubów, jakie wystawia się w domach jednorodzinnych, też bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców, więc też w jakimś sensie pogłowne. I pomimo tego, że to jest też system niesprawiedliwy, bo przecież ja nie produkuję tyle śmieci co pani, a pani tyle co Mariusza i tak dalej, bo to nie da się tak tego wyrównać. To jest jakaś metoda statystyczna dzielenia kosztów, społecznie akceptowana. Już nie chcę się odnosić do spotkania, jakie gdzieś tam miałem przed sesją i przypadkowo, bo to nie było spotkanie planowane pod tym kątem, ale ludzie tym żyją. To znaczy, że Rada dyskutuje, Urząd dyskutuje, a mieszkańcy w domach też. Więc oczekują już jasnego sygnału, w jakim kierunku to pójdzie. Myślę, że mogę powiedzieć dzisiaj z całą pewnością, że to pójdzie w kierunku pogłownego. O przyjęciu ostatecznego systemu pobierania opłat za odbiór śmieci radni mają zdecydować nie wcześniej niż we wrześniu. Podczas konferencji posesyjnej poruszono również temat ścieżek rowerowych na wałach i wybudowania łączników biegnących pod mostami przy ulicy Rybnickiej i Gliwickiej. To są te newralgiczne punkty, jeśli chodzi o przejazdy na ulicy Gliwickiej i na ulicy Rybnickiej. Na ulicy Rybnickiej jest możliwość przygotowania zjazdu i w tej chwili tam już nie ma przeszkód terenowych. Raczej trzeba siedzieć tylko z kosztami, bo byliśmy z projektantem, więc według wstępnych takich szacunków kosztów będzie to około 300 tysięcy złotych kosztowało, więc dość duży koszt. Tak, pod mostem na Rybnickiej. I jest tam taka możliwość. Będzie to około 300 metrów dodatkowej ścieżki, bo to trzeba skomponować te wcięcia w wały, podstawy wału, muszą być odpowiednie nachylenia. Ścieżka nie może mieć więcej jak 6% nachylenia, więc no, ta odległość tam jest, ale tam jest odpowiednia wysokość, więc nie ma z tym problemu. Sprawę, a dlaczego wcześniej to nie było? Z uwagi na czas chociażby realizacji tego naszego projektu unijnego, dlatego że tutaj wymagane są uzgodnienia z zarządcą drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził zgodę na takie rozwiązanie. My byśmy nie zdążyli tego zrobić. Tam były pewne problemy terenowe. W tej chwili, jeśli chodzi o Rybnicką, takich problemów terenowych nie ma. Oczywiście nie wiemy, jak się odniesie do tego właściciel wałów, czyli Śląski Zarząd Regulacji Urządzeń Wodnych w Katowicach, ale nie sądzimy, żeby nam to blokował i zarządca drogi, który będzie musiał... No dla zarządcy drogi myślę, że to będzie sprawa prosta. On na pewno wyrazi zgodę, bo to będzie bezkolizyjny przejazd, więc tutaj nie spodziewam się problemu. W tym roku chcemy zrobić dokumentację, w przyszłym roku przed majem zrealizować, czyli to jest raczej już postanowione. I jeśli chodzi o ulicę Gliwicką, tam takiej możliwości niestety nie ma, dlatego że pod Przęsłem jest niecały 1,50 m prześwitu.
czyli trzeba byłoby się wkopywać, a tam są instalacje nasze odprowadzania wód deszczowych, więc nie ma takiej możliwości, żeby zrobić to dołem, za mały prześwit, trzeba byłoby robić taki 500-metrowy przynajmniej objazd w kierunku kanału, w poprzek rzeki, to jest po prostu i kosztowne, i praktycznie rozwiązanie techniczne karkołomne. I pewnie byśmy nie uzyskali zgody ani RZGW, ani śląskiego zarządu, bo to tam troszkę, powiem, działa w poprzek rzeki. Więc tam wystąpimy do zarządcy drogi, do Zarządu Dróg Wojewódzkich o światła wzbudzane. Na nasz koszt oczywiście chcemy je zamontować, jeśli się uda, to jeszcze w tym roku. Podczas konferencji pojawił się również temat sprzedaży terenu przy pomniku Arkiboszka. Prezydent poinformował, że Urząd Miasta wkrótce ogłosi kolejny przetarg. Będzie konieczna również nowa wycena nieruchomości, bo poprzednio straciła ważność. Wcześniej działkę wyceniono na ponad 8 milionów złotych. Kupnem placu zainteresowane są trzy firmy, w tym jedna raciborska.